Jesteśmy firmą medyczną z Polski, która prowadzi badania naukowe w zakresie czynników wzrostu z Uniwersytetem Jagiellońskim. Efektem badań, które przeprowadziliśmy, jest protokół kliniczny plazmo. Jest to pierwsza na świecie terapia autologiczna, która na jednym pobraniu krwi pozwala uzyskać aż 4 różnorodne frakcje autologiczne, które łączą nam się w 3 różne produkty. Dzisiaj u pacjentki wykonamy zabieg plazmo. Jest to najnowsza kombinacja preparatów krwiopochodnych. Podczas jednego pobrania krwi uzyskujemy 4 frakcje materiału autologicznego. W pierwszym wirowaniu mamy za zadanie dokonać największej koncentracji płytek, uzyskać zarówno fibrynę, jak i osocze, które następnie połączymy i podamy w bardzo delikatne okolice, takie jak okolica oczu, okolica ust. Pozostałą część materiału odwirujemy po raz drugi, aby odzyskać jak największą ilość płytek i uzyskamy 2 frakcje. Uzyskamy frakcję osoczową, którą będziemy używali do rewitalizacji. Możemy ją użyć do rewitalizacji twarzy, szyi, dekoltu. Oraz uzyskamy fibrynę. Fibrynę bogatą w białka fibrylarne, które będą działały odbudowująco na skórę, czyli możemy ją podać nieco głębiej w okolice brust nosowo-wargowych, w okolice linii marionetek. Zabieg przeznaczony jest zarówno dla pacjentek młodych, jak i nieco dojrzalszych. U pacjentek młodych spodziewamy się rewitalizacji, poprawy jakości skóry. Natomiast u pacjentek dojrzalszych, wykorzystując potencjał fibryny, możemy doprowadzić do odbudowy zagęszczenia i poprawy struktury skóry, która tą jędrność i to napięcie już straciła. Frakcja Elixir, która jest frakcją częściowo ustrukturyzowaną połączeniem osocza i fibryn bogatopłytkowych, prowadzi do dłuższego uwalniania czynników wzrostu, ale daje jednocześnie mniejsze obrzęki, np. w okolicach oczu. Posiada pojedyncze sztuki komórek macierzystych hematopoetycznych CD34+. Dzięki temu możemy skutecznie rewitalizować okolice ust, oczu albo blizny. Ten koncentrat zwany Elixirem będziemy podawali te najdelikatniejsze okolice, takie jak okolica oczu, okolica ust, techniką mezoterapii, czyli takich płytkich podań podskórnych. Połączenie fibryny w tym wypadku z osoczem bogatopłytkowym powoduje, że mamy bardzo szybki wyrzut czynników wzrostu pochodzenia płytkowego, który następuje w ciągu tak naprawdę pierwszej godziny, jeżeli chodzi o osocze bogatopłytkowe, a dodatek fibryny powoduje, że te procesy będą nieco przedłużone. Dodam, że pacjentka jest bardzo dzielna. Ten zabieg wykonujemy bez znieczulenia. Frakcja Structure jest to frakcja typowo strukturalna, która pozwoli nam poprawić grubość i gęstość skóry w miejscach, gdzie powstają zaniki lub ubytki tkankowe. Fibryna strukturalna jest pozbawiona antykoagulantów i ma ona za zadanie stworzenie takiego rusztowania, czyli podajemy ją w te miejsca, które chcemy odbudować objętościowo, delikatnie unieść. Oczywiście nie jest to stricte wypełniacz, on nie będzie tak długo się utrzymywał, ale podajemy nieco głębiej w okolice brust nosowo-wargowych, w okolice linii marionetek,
możemy troszeczkę wzmocnić linię żuchwy. Ostatnia jest to frakcja PRPLCC, czyli frakcja Vital. Dzięki temu możemy zrobić mezoterapię czynnikami wzrostu i skoncentrowanym osoczem na dowolny obszar ciała. Teraz używamy plazmo Vital, czyli ostatnią frakcję po drugim wirowaniu z probówki zawierającej antykoagulant. Efekty. W związku z tym, że wykorzystujemy aż 4 frakcje produktu autologicznego, u młodszych pacjentek zalecamy 2 zabiegi w odstępie 1 miesiąca. W przypadku pacjentek dojrzalszych, gdzie zależy nam na nieco mocniejszej odbudowie, zalecamy powtórzenie tej serii, czyli 4 zabiegi, każdy z nich w odstępie miesiąca. Natomiast podstawowym schematem to jest 1 zabieg, w miesiącu zabieg powtórny. W badaniach, które były przeprowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim, udowodniono skuteczność tej terapii w zwiększaniu gęstości skóry i zwiększaniu jej grubości brania i pomiary były prowadzone w obrębie skóry dolnej powieki. Zresztą terapie autologiczne ja stosuję od bardzo dawna, bardzo lubię te terapie, są one cennym uzupełnieniem innych zabiegów. Pacjentki bardzo chętnie, powiedziałbym, że coraz chętniej korzystają także z zabiegów takich w pełni naturalnych. Tutaj w jednym zabiegu, przy jednym pobraniu krwi mamy możliwość wykorzystania 4 frakcji produktu autologicznego, od tych z największym zagęszczeniem płytek, poprzez fibrynę strukturalną, poprzez plazmo Vital do rewitalizacji takich okolic właśnie jak szyja czy dekolt.